Stałeś rano chory? Skosztuj Morning Glory. Dobry wieczór z baru Sztok Polska. Wasz niedzielny mieszacz zaprasza Was na kolejny odcinek drugiej serii 50 sztosowych koktajli. Niedziela bardzo często stoi pod znakiem syndromu dnia poprzedniego. Ale nie ma się co dziwić. Ciężki tydzień, potem harce w weekend. No i my musimy sobie jakoś radzić z tym wszystkim, a później sobie dopomóc. Dlatego wcale mnie nie dziwi, że wciąż bardzo popularne są tak zwane koktajle clean, czy z angielskiego tak zwane pick me up, które wspomagają nas właśnie w tych ciężkich chwilach. I reprezentantem tej kategorii jest właśnie dzisiejszy sztos, czyli Morning Glory Fizz. Wiele źródeł podaje, że ta receptura pierwszy raz została opublikowana w 1884 roku w podręczniku barmańskim O.J. Byrona Modern Bartender's Guide. Więc taką informację powinniśmy traktować jako pewnik, albo pewniak, albo pewnikiem. W sensie powinniśmy ją traktować poważnie. Ale tak się składa, że wasz uniżony łysy ma na swoim dysku masę publikacji i książek barmańskich z dawnych lat i mogę szczerze wam powiedzieć, że te źródła się mylą. Otóż prawda jest taka, że Morning Glory Fizz został opublikowany 2 lata wcześniej w podręczniku barmańskim kogoś innego, a mianowicie Harry'ego Johnsona. Ale czy to coś zmienia? Oczywiście, że nie, bo obie receptury są niemal identyczne, a to tak naprawdę to jest taka próba łysego, żeby przed wami zabłysnąć jako niespełniony detektyw i archiwista, no i oczywiście zająć trochę czasu antenowego. Więc skoro historia jest jasna i moja motywacja do ględzenia jest jasna, to pora zrobić tę poranną chwałę. Może jednak zostaniemy przy Morning Glory po prostu, bo ta nazwa tak brzmi dwuznacznie. Do dzieła. Morning Glory Fizz to koktajl wstrząsany, a później dopełniany. Natomiast na początek oczywiście potrzebujemy nasz shaker, do którego wlewamy po kolei słuszną porcję 50 ml szkockiej whisky. Następnie 25 ml soku z cytryny. 20 ml białeczka z kurzego jajeczka. 15 ml syropu cukrowego, tak wiecie, dla balansiku, żeby jednak było kwaśne, ale też trochę słodkie. No i cóż może nas bardziej pobudzić rano niż odrobina ziołowości, stąd też zamknięty w tej oto szklanej buteleczce absynt, którego oczywiście damy kilka kropel, tam bez przesady. Zabawa z Morning Glory Fizzem, tak jak z wieloma fizzami, jest taka, że pianeczka musi być gęsta i ubita, jak mawiał klasyk. Dlatego najpierw wstrząsamy wszystko bez lodu. I zróbcie to energicznie i najlepiej jak najdłużej. W sensie tak, nie wiem, z pół minutki, nie? My to oczywiście skrócimy. I nie będziecie wiedzieli, czy ja to robiłem pół minutki, czy nie. Magia montażu. Tutaj trochę powstrząsamy, tutaj trochę powstrząsamy. I trochę tak, i trochę tak. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. Całkiem nieźle się spieniło. Teraz oczywiście dodamy lód. Przepraszam. Troszkę się zmęczyłem. Dodamy lód. I wstrząśniemy ponownie. I tutaj znowu jednak wymaga to cierpliwości oraz wytrzymałości. My to już przyspieszymy, ja nie będę świrował.
Wydaje mi się, że nasza mieszanka już jest porządnie wstrząśnięta oraz schłodzona. Całość będziemy przelewali do wysokiej szklanki bez lodu. Bardzo ważne. I na sam koniec, jeżeli udało nam się nasze wstrząsanie, to uzupełnienie mocno nagazowaną wodą powinno spowodować, że nasz drink zachowa się jak taki suflecik, czyli pianeczka wyskoczy nam trochę nad krawędź szklanki. Zobaczymy teraz, czy łysy ma jakiekolwiek zdolności barmańskie. Chyba nie będę bardziej ryzykował, bo potem będę musiał sprzątać. Zostawię tak, jak jest. Nie jest to może najwyższy suflecik na świecie, ale ja też nie jestem najlepszym barmanem na świecie. Także kochani, Morning Glory Fizz ode mnie specjalnie dla Was. To teraz pora sprawdzić, jak smakuje. Oczywiście najpierw będziemy przebijali się przez, o, patrzcie, jak się trzyma, przez pianeczkę. Sama pianka, bardzo delikatna, cytrusowa, oczywiście czujemy whisky i zioła. Muszę sobie wytrzeć wąsy. Kochani, odświeżająca, świetna, delikatna, kremowa mieszanka. Słuchajcie, jest późno. Ja jestem zmęczony. Może nie jest rano, ale za to czuję chwałę. Naprawdę koktajl postawił mnie na nogi, więc ja serdecznie Wam go polecam z całego mojego zmęczonego, a teraz wzniesionego na wyżyny energii serduszka. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Pamiętajcie, żeby subskrybować Łysą Głowę. Oczywiście sięgajcie po więcej filmików, komentujcie, dajcie znać, co myślicie. A gdybyście chcieli więcej inspiracji, koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol, książka, czyli zbiór receptur, które zmajstrowałem, nadal jest dostępna i oczywiście link znajdziecie w opisie. Do następnego mieszania.